Słuchajcie, ja zrobimy tak, ja nie mam tego layoutu, więc ja wam szybkiego pokażę, tylko będę, że tak powiem, cwaniak i użyję bootstrapa do tego. Tak nie wolno, no na egzaminie tego nie zrobicie. To nie, bo mi znowu będzie ten, przyjdzie mi 15 obserwatorów na egzamin. Na każdą sesję jeden. Nie wiem, ale ja miałem teraz na tej sesji, co była, miałem na każdej sesji praktycznie obserwatora, nie? Nie wiem, o co chodzi. No, pełno było obserwatorów, nie wiem, co tam się działo w ogóle. Dobra, register. Pierwsza rzecz, wezmę sobie z bootstrapa. Na stronce bootstrapa. Można sobie skopiować. Chyba jakbyście mogli mi przestać nadpisywać schowek, to byłoby super. Dobra, już. Życie. To jest wojna, tak jak mówisz. No jest, no i co ja ci poradzę? Otwórz okno na szeroko, może z tyłu. Dobra, więc tak, formularz. Wrzucam sobie kontener bootstrapowy, który mi to ładnie utrzyma w jednym miejscu. Na przykład. Jeśli chcecie na egzaminie mieć udogodnienia, to znajdźcie mi takie, które działają offline, bo na przykład DevDocsy przestały działać offline. Nie wiem czemu, nie działają. Jeżeli, bo teoretycznie możecie mieć na egzaminie IDE normalnie, czyli teoretycznie mógłbym wam na przykład zainstalować WebStorma czy PHP Storma, jeśli umiecie z niego korzystać. No bo do Visuala, do Code'a mogę wam zainstalować IntelliFence'a, on tam podpowiada, tak? Ale generalnie fajny był ten, fajne były te... Jak ta stronka się nazywała? Bo przed chwilą mówiłem, wyleciało mi z głowy. Ta stronka z odpowiedziami, o DevDocs. Ale on działał wcześniej offline, a teraz nie działa offline. W sensie jakby nie daje się tego skonfigurować, żeby działał na środowisku egzaminacyjnym, nie? Znaczy to jest tak, generalnie nie powinienem nic instalować, bo w wytycznych na temat przygotowania stanowiska nie ma na ten temat słowa, ale jest napisane, że macie mieć na przykład środowisko programistyczne, tak? Nie jest napisane jakie. Okay? Więc jakby wychodzę z założenia, że skoro możecie mieć WebStorma czy PHP Storma, który ma praktycznie całą dokumentację w środku, to dlaczego nie moglibyście mieć dokumentacji normalnie? Tak? Dobra. Nagięć, no powiedzmy. Login form class. O 4. Margin 5. Słucham? Dobra, będzie tak. Input type text, email, name. Robię teraz ten formularz logowania wraz z klasą w PHP, która będzie to obsługiwać, tak? Nie zrozumiałem ani słowa z tego, co powiedziałeś. No. No. Tak. A mógłbym zrobić tak, żeby wszyscy mieli to, co ty, a nie rozwiązywasz swój problem w tej chwili? I... Yeah.
Jak macie problem taki, że zrobiliście więcej niż pozostali i nie wiem, potrzebujecie z jedną konkretną rzeczą pomocy, to najlepiej na Gita wysłać mi przez maila albo przez maila najlepiej, a wysłać mi informacje, co wam nie działa, w którym miejscu, wysłać mi link do Gita i ja bardzo chętnie w wolnej chwili pomogę, tak? Ale jakby w tej chwili nie ma na to czasu. Dobra, czyli ja w tej chwili chcę na szybkiego, słuchajcie, zrobić zrobić tutaj formularz rejestracyjny i zrobię klasę, która go obsłuży. Jak starczy czasu, to zrobię też formularz logowania. Te klasy, które ja dodaję w tej chwili, to są klasy z Bootstrapa. Nie musicie ich mieć. Jeśli ktoś was jest zainteresowany, chce się czegoś nauczyć, może się Bootstrapa nauczyć jak najbardziej, natomiast nie wymagam tego od was. W dużym skrócie chodzi o to, że jak się nauczycie Bootstrapa, to tam są gotowe klasy, które oznaczają w skrócie rzeczy, które najczęściej się robi. I na przykład jest klasa TextCenter, która wam centruje tekst na środku danego elementu. Jest klasa MT5, czyli Margin Top 5, która dodaje wam automatycznie górny margines duży, tak? Bo jest 3, 1, 3, 5, MT1, MT3, MT5. I tak samo jest MB135, to są marginesy mały, średni, duży. I one służą do tego, żebyście łatwiej wam było porozróżniać elementy, tak? Teraz drugi, tutaj mam już e-mail. Drugi minimalnie, no tak sobie mogę, no. Input type password. To jest ważne, który atrybut jest ważny dla PHP? Po czym PHP rozpoznaje? Nie. Po name'ie, nie chyba, tylko to musicie wiedzieć, tak, że PHP rozróżnia elementy formularza po name'ie. Możesz się spodziewać szósteczki nawet. Ale uważaj, żebyś się nie porwała z motykona słońca. Hasło, co jeszcze potrzebuję, żeby wysłać formularz? Nie, no guzik. Guzik, chodziło mi o guzik, słuchajcie. Button, button, submit. Tak, gusto, bo to jest 100% szerokości. I margines z góry. Mały. Jest ok? Tutaj bym jeszcze się pokusił, bo tu jest za mały odstęp, więc po tych dodam margines po inputach. Może być? Może być, nie? Nie będziemy się dalej z tym pieścić. Dobra, i teraz słuchajcie, ten formularz wyślę do tego samego pliku, czyli do register.php
do register PHP wyślę dane z formularza, tak? Oczywiście możemy je sobie odebrać tutaj u góry w PHP, natomiast ja chcę co do zasady zrobić to lepiej, czyli taki już powiedzmy bardziej fachowo, bardziej profesjonalnie, bliżej tego, co ewentualnie spotkalibyście w pracy, tak? Czyli zrobimy sobie folder, nazwiemy go class i w tym folderze zrobimy sobie klasę. Klasa się będzie nazywała user class PHP. Po co się robi klasy? Klasy generalnie powstały jako część programowania obiektowego po to, żeby bardziej upodobnić programowanie, język programowania do życia, do tego, co widzicie, że tak powiem, przed sobą, dookoła siebie, do tego, jak świat wygląda. I zmienić go z takiego abstrakcyjnej rzeźby, jak programowanie na przykład w assemblerze, czy w jakichś niskopoziomowych językach, gdzie wszystko jest jakby od siebie niepowiązane ze sobą i tak naprawdę tylko mózg programisty trzyma to wszystko w całość, do takiej sytuacji, gdzie kod programu obrazuje rzeczywistość, tak? Tak, żeby łatwiej było wam je zrozumieć. I teraz deklarujemy sobie klasę user. Po co tak? Klasa user ma zawierać wszystkie informacje i czynności związane z użytkownikiem portalu. Czyli wszystko, co dotyczy zarejestrowania użytkownika, wszystko, co dotyczy zalogowania użytkownika, wszystkie czynności, które będą związane z użytkownikiem, modelem w bazie danych jest tabela, ona się chyba u mnie user nazywa. Nie wiem, tu gdzieś PHP ma admina otwartego. Przypomnijcie mi na koniec zajęć, żebym sprawdził obecność, bo chyba nie sprawdziłem. Właśnie będę teraz rozwalał sobie. Teraz jeśli będziecie gdzieś zgłębiać PHP, to bardzo często we wszystkich tych frameworkach do każdej klasy jest pasujący model, czyli po prostu tabela w bazie danych, tak? Z którą ta klasa jest nierozerwalnie związana. Jest to o tyle ważne, że jeżeli pracujecie w środowisku, gdzie jest więcej niż jeden, powiedzmy, programista i każdy tworzy jakiś kawałek aplikacji, to jeżeli macie taką klasę user powiązaną jednoznacznie z tabelą user w bazie danych, to wszystko, co się dotyczy bazy danych, tabeli user, musi się znaleźć w tej klasie. Nie może być takiej sytuacji, że ktoś gdzieś z jakiegoś randomowego miejsca w projekcie odwołuje się bezpośrednio do bazy danych, do tabeli user. Robi się to po to, żeby uniknąć sytuacji, w której zmiana bazy danych wywala cały projekt. Tak? Tutaj macie bazę i macie powiązaną z nią klasę. Jak modyfikujecie klasę, modyfikujecie bazę. Jak modyfikujecie bazę, modyfikujecie klasę i wszystko dalej musi działać. Tak? To jest taka metoda, która pozwala wam odseparować części projektu od siebie. I teraz generalnie klasa to jest taki blueprint, który służy do tworzenia obiektów. I z tymi obiektami dalej się pracuje. Z C-Sharpa powinniście pamiętać, z tymi obiektami dużo pracowaliście, choćby w Unity, ale nawet wcześniej to wszystko było obiektowe. Zawsze jak używaliście w C-Sharpie kropki, to wchodziliście, korzystaliście, że tak powiem, z klasy albo z obiektu. I teraz, tak jak mówię, klasy generalnie służą do tworzenia obiektów i z tych obiektów później pracujemy, ale teraz jak stworzyć obiekt, którego nie ma? W sensie, jeżeli rejestrujemy nowego użytkownika, no to nie stworzymy obiektu, bo nie mamy podstawy, tak? Nie mamy z czego go stworzyć, bo tego użytkownika jeszcze nie ma w bazie danych. I w tym przychodzą nam w surkus taki mechanizm programowania obiektowego, który się nazywa funkcje statyczne. Funkcje statyczne to są takie funkcje czy metody, które można uruchomić bez potrzeby powoływania do życia instancji klasy, czyli jakby możemy sobie w powietrzu wywołać taką funkcję, a jednocześnie ta funkcja dalej jest częścią klasy. I tutaj zrobimy sobie taką funkcję, ona zawsze musi mieć z przodu słówko static, potem function, a nazwa funkcji w tym momencie będzie register, na razie bez argumentów i to będzie nasza funkcja. I teraz poniższa funkcja odpowiada za dodanie użytkownika do właściwej bazy, do właściwej tabeli
tabeli w bazie danych. I teraz założywszy, że moja tabela user składa się z pól, nie wiem jak jest u was, moja konkretnie ma ID int email varchar 128 i hasło password varchar 128. To jest moja tabela. Nie wiem jak jest u was, musicie dostosować, że tak powiem, do swoich możliwości. Teraz pytanie, co ja muszę minimalnie do tej funkcji wrzucić, przekazać, żebym mógł zarejestrować użytkownika w bazie danych? Jakie dane ja muszę tej funkcji dostarczyć? Słucham? Co ja mam tej funkcji, tej, którą teraz piszę, o co ona musi dostać, żebym ja mógł zarejestrować użytkownika w bazie danych? Dobra, zaraz do tego dojdziemy, bo widzę, że tutaj z niektórym się mózgi wyłączyły. Połączenie do bazy danych będzie nam potrzebne. Tą bazę też wyrzucimy z klasy, ale to później. Root. Hasło puste i baza się nazywa friendbook. Jak dodać użytkownika? Idź. Jak dodać użytkownika? Co potrzebujemy? Friend, tak? No mamy bazę, potrzebujemy kwerendę. Kwerenda brzmi jak? Jaka instrukcja SQL służy do wstawiania do bazy danych? Insert into. Dalej, co? Tabela się u mnie nazywa user. Są dwie składnie insert into, jakie? Równoległe dwie składnie insert into. Macie taką lipę z baz danych, że to jest koniec. Są dwie składnie insert into. Pierwsza polega na tym, że podajecie najpierw w nawiasie które pola, a potem w drugim nawiasie wartości tych pól. A druga jest taka, że podajecie po prostu wszystkie pola od razu i wtedy nie musicie podawać do których, tak? Czyli w pierwszym wypadku tutaj by było ID, email, password, values. Tak? Tak, no ale można, generalnie można nula, ale okej, okay, dobra, niech ci będzie, to zróbmy tak. Values, co? Jeżeli potem będę robił prepared query, to muszę to... Tak, zapytania, przecinek, tak, zapytania, tak? One zostaną podstawione później z tego. No właśnie, podstaw dane. I ja się pytam teraz, jakie dane są nam potrzebne? No ludzie, co jest potrzebne, żeby zarejestrować użytkownika w bazie? Nic więcej nie mamy. E-mail i hasło. Skąd one mają się tu wziąć? Ale musimy jakoś je przekazać, tak? Więc tutaj w register dodajecie sobie parametry tej funkcji, czyli e-mail i hasło, tak? Możecie zhintować PHP-owi od wersji bodajże 7, że to będą stringi. Tak, od wersji bodajże 7 albo 8 PHP-a jest opcja, że można mu hintować. To dalej nie jest wymagane, w sensie jakby nic się nie stanie, jak tego nie zrobicie, ale przynajmniej będzie wam podpowiadał, jak będziecie implementować tą funkcję, co powinniście dać. I co jeszcze musimy z hasłem zrobić? Co musimy zrobić? Skaszować, tak? Czyli argonem. Ten jest chyba najbezpieczniejszy.
Password Argon 2i to jest chyba najbezpieczniejszy algorytm w tej chwili. Jeżeli znasz jakiś bezpieczniejszy, to widocznie jest dosyć nowy. Tak, czyli mamy password hash i mamy e-mail. Teraz podstaw dane, czyli co? Musimy stworzyć kwerendę w ogóle najpierw chyba, w sensie kwerenda, zapytanie. Zróbmy tak, nie Q, tylko tu zróbmy SQL, a tu zróbmy Q. MySQL DB. Dobrze robię? Chyba dobrze robię, bo robię z pamięci totalnie, więc jakby... Czemu mi tutaj... Czy kolory walą? Czy wam... na... Tu. Średnik, średnik cudzysłów. Prepare SQL. Podstaw dane. Będą to dwa stringi. E-mail. I password hash. No i na koniec wyślij zapytanie, tak? To zwróci mi execute. Nie w przypadku inserta. W ogóle nie. Execute, co jest napisane? Macie u mnie na ekranie, co tam jest napisane? Bula, true, jeżeli się udało. Tak? False on failure. To zaraz użyjemy tego, ale to ten. Czy ta funkcja jest już kompletna, w sensie, czy ona już zarejestruje użytkownika, założywszy, że dostanie e-mail i hasło? A czego brakuje? Na razie nie. Sprawdzenie, tak? Czy... No więc execute zwróci nam true lub false, jeżeli... I możemy, słuchajcie, zwrócić to z funkcji, w sensie, żeby register funkcja oddawała prawdę, fałsz, czy się udało, czy nie, tak? I w tym celu tutaj po nawiasie dopisujecie sobie dwukropek bool. To jest znowu hint dla PHP, że funkcja będzie zwracała boola. I teraz tutaj... Nasza funkcja będzie zwracała prawdę lub fałsz w zależności od tego, czy się udało, czy się nie udało, tak? I co my z tym dalej zrobimy, to dalej zrobimy. Dobra, to zostaje. Ja tu mam repo, mam. Dobra, jest na gicie jak coś. I teraz jak to wywołać tutaj, słuchajcie. PHP dostaniemy. Jak sprawdzić, czy formularz został wysłany? I set co? Ale co dalej, bo request zawsze będzie ustawiony, nawet jak będzie pusty. Patrzcie, request, nie wiem czy ja mam debugger, mam nadzieję, że mam. Ja zrobię sobie tutaj ten, odpalę sobie debugger, mam nadzieję.
Chyba poszedł. Albo nie. Powinien być jako xdebug, nie? Mam xdebuga tutaj? Nie, nie jest włączony. Chyba poszło. Siedzi, siedzi. Odświeżę stronę. Wyślę cokolwiek. Ok, wisi mina ładnie na tym. Zobaczcie, co dostajemy, jeżeli jest wysłany formularz. Request jest arrayą dwuwymiarową, dwuelementową, tak? Jest e-mail i password wysłany. Tak jest, jeżeli jest wysłany formularz. A jeżeli nie jest formularz wysłany, tylko weszliśmy na stronę, to co jest? Ale jest, więc nie możesz iść z setem sprawdzić requesta. Musisz sprawdzać bezpośrednio tu, czy istnieje co? E-mail, tak? I najlepiej jeszcze, czy wysłano również hasło. Tak, PHP ma ciulową składnię. Tak? OK, czyli tutaj ta sekcja kodu wysłano formularz, przechwyć i obrób dane. Czyli co, dostajemy, przepiszemy sobie do lokalnych e-mail. Request mail i password. Request password. Pytałaś się, czy było sprawdzanie e-maila, nie? Czy jest taki sam? Moim zdaniem to jest kwestia szablonowo frontendowa i jeśli byś chciała sprawdzać, czy podano dwa razy to samo hasło, to powinnaś robić to tu, a nie w klasie. Klasy nie obchodzi, czy użytkownik wprowadził poprawnie w formularz, tak? W sensie, jeśli byś chciała sobie zrobić weryfikację, czy ktoś podał dwa razy to samo hasło, to ona powinna się znaleźć tu, a nie w klasie. Jeżeli mamy te dwie, to wywołujemy metodę klasy. I uwaga, metody statyczne w PHP wywołuje się poprzez dwie kropki. PHP jest upośledzony. A i wygląda to w ten sposób. A co jeszcze muszę zrobić, żeby użyć tej metody? Czego nie zrobiłem? Nie. Czemu on nie widzi tego? Znaczy widzi skubane, ale to nie będzie działać. To też. W sensie tu masz rację, że tu powinien być public. Chociaż statyczne nie musi być publiczne, bo statyczne zawsze są publiczne, bo one są wywoływane bez tego. Ale nie mamy includa. Czyli jakby nie zaimportowaliśmy tej klasy. Musimy mieć require once. On PHP nie zaimportuje sobie magicznie kodu z drugiego pliku, tylko tak, i teraz faktycznie możemy wywołać user register i zobaczcie, że on podpowiada teraz, przez to, że ja wpisałem tam string, to on mi podpowiada, że tu ma być string, tak? Gdybym tam nie wpisał, to bym nie wiedział. Z czasem, jak pracujecie dłużej nad jakimś projektem, możecie nie pamiętać, co macie podać, tak? W tym wypadku e-mail i hasło. I teraz, jeśli wszystko zrobiłem dobrze za pierwszym razem, w co wątpię, ale mogło się tak zdarzyć, to po wysłaniu tego formularza on załaduje to, poda mu e-mail i hasło. Co jeszcze możemy chcieć zrobić tutaj? Jakiś komunikat, nie? W sensie
if chcemy mieć możliwość powiadomienia użytkownika o tym, że się udało albo się nie udało zarejestrować konto. W którym miejscu powinniśmy to zrobić? W HTML-u. Chodzi mi o pozycję w HTML-u tego kodu. No bo chcemy powiadomić użytkownika, że udało albo nie udało się założyć konta. W którym miejscu powinniśmy to mniej więcej zrobić? No bo nie, przecież nie przed headem, nie? Przed albo za formularzem, tak? W Bootstrapie nawet są takie... to nie pamiętam w tej chwili, jak one się nazywają, więc oleję temat, to zrobię to normalnie pod spodem. Czyli tutaj co? Co nam tutaj jest potrzebne? Jakiś rodzaj komunikatu, tak? If result, bo tam zobaczcie, że sobie zapisałem do resulta, czy się udało, czy się nie udało, tak? If result echo tak, masz rację, ale tu wchodzi moja praktyka uczenia kilku klas przed wami, że jak ja wam w tym momencie wdrożę szablony, to wy umrzecie. No może nie ty, reszta klasy na pewno. Ja wiem, że ciebie to drażni, mnie też to drażni, zmuszam się do tego, ale jak ja miał w tym momencie wprowadzić wam Twiga na przykład, po to, żeby odseparować PHP od HTML-a, to wchodzi wam dodatkowa składnia, bo Twig ma swoją składnię, której musielibyście się nauczyć i to jakby już byłby umarł w butach. Tak. 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 Masz ze wszystkim rację, natomiast w momencie, w tym momencie, gdzie wy jesteście, że ja bym wam wprowadził jeszcze na tą chwilę Twiga, to wy po prostu się zakapućkacie, nie będziecie wiedzieć, co się dzieje. Dobra. Nie, jeżeli zrób sobie śmiało szablony. Okej, czyli tu będzie albo taki komunikat. I teraz zobaczcie, wchodzę na tą stronę register. Czemu mi się tutaj pojawiło to? Bo nie sprawdzam, czy wysłałem formularz, tak? Powinienem zrobić... I dopiero pod tym. O. Bo inaczej on mi się bezwarunkowo pokazuje, tak? Dobra, wpisuję jakiś tam adres, jakieś hasło, klikam zarejestruj. Co jest? Udało się otworzyć konto. A kiedy mogłoby się nie udać? Jeśli macie w bazie danych, ja nie mam, ale ja sobie szybciutko zrobię. Jeśli macie ustawione, że na przykład e-mail jest jednoznaczny, czyli unique. Ja spróbuję zarejestrować teraz drugi raz na to samo, na ten sam e-mail drugie konto. To wam nie udało się. Oczywiście powinien tu być komunikat, że na przykład podany e-mail jest zajęty, tak? A nie, nie udało się utworzyć, ale to już są szczegóły. Czy konto się utworzyło poprawnie w bazie danych? Jak myślicie? Jest? Jest. Hasło jest zhaszowane. Mail jest, zgadza się? Wszystko działa poprawnie. I teraz zobaczcie, w HTML-u jest minimum z minimum, tak? Gdybyśmy wprowadzili tutaj jeszcze szablony, tak jak Patrycja wnioskuje, to wyleciałoby to i wyleciałoby to i zostałby sam szablon, tak? Gdybyśmy wprowadzili system szablonów, ale praktycznie każdy system szablonów ma swoją składnię. Musielibyście się uczyć w cudzysłowie kolejnego języka tylko po to, żeby się tego pozbyć z HTML-a. Może później, nie w tej chwili. No. Nie, znaczy, zobacz sobie kryteria oceniania, one są dostępne i zobacz, czy to, co chcesz zrobić, nie dyskwalifikuje cię z punktów. Na pewno nie ma możliwości używania systemu szablonów na egzaminie, no bo nie ma skąd.
Możesz inaczej sobie to zrobić. Można zamiast echować HTML-a użyć Tenary operator w tym w PHP-ie. Czyli tutaj robisz wtedy dwukropek, zamykasz PHP-a, piszesz HTML-a, otwierasz PHP-a, robisz else'a, zamykasz PHP-a, piszesz HTML-a. Ale czy to jest bardziej tak naprawdę czytelne, to nie wiem. To jest, tak powiem, kwestia względna, tak? Czyli słuchajcie, to co dzisiaj chciałbym, żebyście wynieśli, że tak powiem, z tych zajęć jak najbardziej. Klasa, tak, jako metoda pakowania kodu właściwego dla daną część naszej aplikacji i przede wszystkim jako pakowanie kodu odpowiedzialnego za interakcję z bazą danych. Za tydzień, czy tam może, nie wiem, no bo za tydzień, bo wcześniej się nie da, nie za tydzień, za dwa. A pierwsze nam przypadają środowe czy piątkowe, w sensie po tym całym cyrku maturalno-majówkowym? Ale czyli widzimy się w poniedziałek? Widzimy się w poniedziałek, a później... Czekaj, 6 się widzimy, czy nie? Bo ja zgłupiałem teraz. 6 się widzimy. Aha, potem się zaczynają matury? Tak, są 3 matury, ale... Okej, dobra. Czy 6, słuchajcie, 6 jak się zobaczymy, chciałbym zrobić taką samą funkcję, jak tu jest, tylko nie rejestracji, tylko tym razem logowania, tak? Klasa już będzie, będziemy pisać funkcję. Ty mówiłeś tam, Damian, o tym, że publiczny. Co do zasady miałeś rację, że funkcja, którą wywołujemy zdalnie, powinna być, znaczy spoza klasy powinna być publiczna. Natomiast wszystkie funkcje statyczne są z założenia publiczne, bo zawsze je wywołujesz spoza klasy. Tak? W sensie nie deklarujesz. Okej, no. Tak, ale ja potem gdzieś tam dodłubałem do tego, że wszystkie funkcje statyczne są z założenia publiczne, no bo nie mogą być prywatne, bo nie miałyby sensu, tak? Bo zawsze statyczną wywołujesz spoza klasy, chyba że nie używasz jej gdzieś tam wewnętrznie. Okej. Okay. Czy... Ale dlaczego? Bo jak się wylogowujesz, to już masz istniejący obiekt użytkownika. Jego wylogowujesz. W sensie masz punkt odniesienia. Bo w tamtym projekcie jest dalej faktycznie i tam jest funkcja wylogowania, ale ona się uruchamia dla użytkownika, który jest zalogowany. Tu macie uruchomienie, klasa user, funkcja register, a tam jest obiekt user i dla niego wyloguj, bo on korzysta z tego, który to jest użytkownik. To spokojnie, wyjdzie na następnych tych, czyli widzimy się w poniedziałek. Pytania? Można zostać, nie mam zajęć. Mogę nawet wam pomóc, jak z czymś potrzebujecie, bo i tak mam godzinę okienka. Muszę do Manhattanu skoczyć. Komu tam coś nie działało? To mi na początku zajęć pytał. Nie, to jest klasy, nie? Pamiętaj, że w tym pierwszym pliku, który robiliśmy wcześniej, jest tam coś takiego, że on i tak ładuje profil numer 1. Więc może dlatego ci się pytam. Tak? Ok? Dobra, słuchajcie, ja muszę zatrzymać.